czy wszystko można przebaczyć. Tak, trudno jest czasami przebaczyć, ale trzeba. Trzeba podjąć się tego procesu przebaczenia, bo ono tak naprawdę bardzo, bardzo oczyszcza człowieka i człowiek wewnętrznie jest wolny, wolny naprawdę od tych złych emocji, które emanują na naszych bliskich, emanują na otoczenie. I tak naprawdę człowiek, który nie przebaczy, można powiedzieć, że jest człowiekiem chorym. Nie jest łatwo wracać do wydarzeń, które zmieniły nasze życie. Takim tragicznym doświadczeniem była śmierć naszej jedynej córki Afrodyty, która miała 17 lat. Została zamordowana w 1994 roku przez swojego chłopaka. Tak naprawdę cały świat runął. Wszystkie marzenia związane z córką. Było bardzo ciężko, bardzo trudno i wielokrotnie, wiele godzin rozmawiałam z Panem Bogiem, zadając Mu wiele pytań. Dlaczego? Dlaczego to ja? Dlaczego to my? Dlaczego doszło do tej tragedii? Tak, zadawałam sobie pytania, ale niestety nie było odpowiedzi na to pytanie, dlaczego.